Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pawik 998, a to jest mój skin, który jest bardzo grzeczny i wychowany, więc teraz do was macha. Bardzo grzeczny skin, przyznacie pewnie. I dobrze przyznacie, bo jest super skinem. Dobra, więc to jest mapka Escape. No i tak. No i zaczynamy, no cóż. Drugi filmik serii Minecraft Escapes, tak będzie się nazywała ta seria, w której rozwiązuję escape'y. Trochę żeście mnie zawiedli, myślałem, że nadeślecie mi chociaż kilka prac z escape'ów, żebym sobie mógł je przejść. Natomiast nie przesłaliście mi żadnej pracy, więc musiałem sobie znaleźć sam mapkę. To wejście jest dla graczy odrodzonych poza pozorną chmury. Okej. Okay. Ten escape nie ma jakiejś... Ale dziwnie, tak nas laguje trochę, tak, przycina. Sorry jeszcze za tamte takie szumienie w poprzednim odcinku, było to niekontrolowane. A jeśli tutaj będzie szumieć, no to trudno, a jeśli nie, no to nie, proste. Witaj na Escape, możesz mieć tylko glinę, graj na Peaceful, gram na Peaceful. Zbieraj jabłka i diamenty, które będą liczone jako punkty doświadczenia, nie używaj modów i komend. Czytaj wskazówki rozmieszczone na mapie gry, nie wychodź poza mapę gry. Niektóre dźwignie są ukryte, szukaj ukrytych skrzynek. Życzę miłej gry i powodzenia. Fajnie. Tutaj gliny nigdzie nie mamy. Takie dziwne przycięcia są. I dziwne to jest trochę. Oczywiście nie jestem głupi, zauważyłem to. Parkour, kurczę. Dzisiaj ściągnąłem sobie takie trzy mapki, na którym było pokazane, na którym było można się... ślepy zoo, fajnie. Na którym można było się nauczyć parkoura tak na szybko. Pokój 1. Pokój. No i tak. Była taka mapka, na której było tak dużo bardzo parkurów. I był tak. Parkour dla hardkorowców, parkour mały, parkour duży. What the fuck? W takim momencie. Parkour duży, parkour mały, nie? Parkour dla średnio zaawansowanych, parkour dla w ogóle niezaawansowanych. I przeszłem sobie parkour mały, parkour dla średnio, dla w ogóle niezaawansowanych i parkour duży. Parkour dla hardkorów nie mogłem przejść wcale, więc... Nie! Dual Space. To jest coś, co mnie nęka. Chociaż wiecie co? Był tam podobny parkour i go przeszłam za pierwszym razem, więc tutaj nie wiem, czym to się wiąże. Gdzie to jest? Aha, tam. Dobra. Przeszłam escape. Yeah. Przeszłam parkour. Co to jest? Tutaj mamy dźwignię, która jest na dół, więc co ona robi? Zobaczmy sobie, może gdzieś to coś będzie. Aha, tam mamy drzwi. A jeśli ją weźmiemy do góry... O, te drzwi się teraz otwarły. Dobra. Pokój kolejny raz otwarte. Drugi. Jest tu jakaś drabinka, żeby sobie... O, jest drabinka. Żeby sobie w razie upadku wszedł tutaj. Dobra, zaczynamy sobie. Parkour, to jest właściwie parkour drugi, a nie pokój drugi, jeźdź. No ale okej, no zobaczymy, jaka ta mapka będzie po raz pierwszy na niej gram. W ogóle jej nie widziałem, bo... Dobrze ci idzie, fajnie. Jak to jest dziwnie zrobione. Jak mi dobrze idzie, to znaczy, że mi dobrze idzie, czyli jest fajnie. No i tak, Bandicam nagrywa 10 minut, wersja oczywiście ta podstawowa. I tak. Nie nadesłaliście mi, dzięki. Nie nadesłaliście mi żadnej pracy, może nie tak, idźmy po kolei. Najpierw idźmy sobie tutaj. Nie nadesłaliście mi żadnego Bandicama pełnej wersji, a o to was też prosiłem, więc trochę mnie lekceważycie, wiecie? A to szkoda, trochę tutaj mamy drzwi. Otwórz za pomocą płytki, bo ja się staram, robię te filmiki. A równie dobrze mógłbym was olać. O, tutaj mamy piecyk i węgiel, weźmy sobie to. No i właśnie, mógłbym was olać i to by było smutne dla was. Jest to trochę smutne dla mnie, że mnie olewacie i... Bo to chyba o to chodzi głównie. Dla was nic wielkiego, znaleźć sobie mapkę Escape i mi tylko wysłać na pocztę. Teraz pójdziemy sobie tu. I na przykład tutaj. O! Nie, a dla mnie no to jest trochę jednak ciężko, bo tak. Muszę ogarnąć temat, wszystko, poczta, nie? Przetopmy sobie to, jeśli chcemy mieć za pomocą płytki, to sobie to przetopmy. I ten. Tak jak mówię. Więc jeśli byście mogli poszukać mapki Escape, czy pełnej wersji Bandicama, poczekajcie, napiję się, bo
Trochę mi zaschło w gardle. To bym było bardzo wdzięczne i tyle. Bo teraz musi być 10 minut i cięcie, nie? I może to wam nie przeszkadza, ale... No taki, no. No cóż. Dwa kamienie, okej. Okay. Teraz musimy trafić do tych drzwi, które były chyba tu gdzieś. Okej. Okay. I jeśli płytka ma być, no to niech będzie płytka naciskowa. Cyk. Co to jest? Może najpierw wejdźmy sobie tutaj. Tu może być coś ciekawego. O, takie miejsca w Minecrafcie są jak subskrypcje na YouTube. Ktoś mi tak kiedyś powiedział, że takie miejsca, wejście do takich miejsc nic nie kosztuje. Tak jak zasubskrybowanie kanału właśnie na YouTube. A daje korzyści, nie? Bo na przykład tutaj znaleźliśmy diament. O, równie dobrze mogliśmy znaleźć na przykład, nie wiem co. Ty mam dźwignię. Mogliśmy znaleźć coś innego i żałować tego wyboru. Natomiast tak samo jest właśnie na YouTube. Jajciu. Jeśli kogoś zasubskrybujemy, no to możemy żałować, ale później może się okazać, że dobrze, żeśmy zrobili subskrybując kogoś, więc to jest plus. Więc to właśnie zasubskrybujcie czasem, jeśli chcecie. Niekoniecznie mój kanał, jeśli kanał jakiś właśnie nadaje się do subskrypcji i uważacie, że... bez komentarza teraz. Tak, wiem, że to było głupie. Jeśli właśnie wydaje się wam, że jakiś kanał nadaje się do subskrypcji, to zasubskrybujcie go, nie? Dajcie łapkę w górę, bo to zawsze jest motywujące do dalszej pracy. Pójdźmy sobie tutaj. Oj, tego parkouru się obawiam, powiem wam szczerze. Jeśli jakby ktoś chciał ze mną nagrać jakąś mapkę, no to jeśli... AFA! Jeśli by miał serwer, to mam skrzynkę, bo ja serwera obecnie nie posiadam, miałby być serwer, ale go nie ma. Jeśli by miał serwer i byłby chciałby ze mną nagrać let's play, jakiś taki zwykły, czy właśnie jakąś mapkę escape, to bardzo proszę, ja służę pomocą. I tyle. Dobra. Co to jest? Do cholerci. Tam dziękuję użytkownikowi, który powiedział mi, że tam w poprzednim odcinku nie trzeba było skakać, tylko użyć tabliczki, zrobić tabliczkę, żeby zablokowało lawę. A tutaj co trzeba zrobić, bo nie wiem. W tej chwili. To jakiś błąd, nie? Dobra, wiecie co, to ja tam w magiczny sposób, oczywiście tak jak w zeszłym odcinku, przeniknę do środka i widzimy się za chwileczkę. Okej, okay, jestem, nie wiem jak ja to robię. No i cóż, chyba trzeba pchnąć po prostu ten wózek, no bo... No bo cóż. No. Dobra. Czyli widzimy się za chwilę po drugiej stronie tego szkła. Dobra, jestem. Jestem właśnie z powrotem i znowu przenikłem, nie wiem jak ja to robię. Teraz czy to rozwalać, chyba szybciej będzie jednak przejść normalnie po tych pajęczynach, niż to rozwalać i trochę czasu by nam minęło. O. Tutaj była glina, czy mi się wydawało? Wydawało mi się tylko. Dobra. Idźmy sobie dalej. Trzy sztabki żelaza, czyli trzeba będzie zrobić pewnie wiaderko. Tak jest. Czyli trzeba tam się dostać oczywiście za pomocą wiaderka. Plop. Dobra. Czyli tak. Otwieramy craftbox, bierzemy sztabki żelaza, układamy w takie literkę V. Oglądając właśnie let's play z Minecrafta, można się nauczyć też craftować, ale to nie jest nieskończone źródełko wody. Gdzie jest moja woda? Tylko użyć jej trzeba tylko raz. Chyba dziwne trochę. No ale dobra, wpływamy tam do góry. Czyli z tej wody trzeba użyć tylko raz. Dobra, mamy jeszcze trochę wody. Jupi! Tu też jest woda. Tylko, że ja potrafię nawet bez tej wody bym sobie mógł wejść. A więc właśnie tak. A przez takie oglądanie let's play można się nauczyć. Ostatnio pisałem z pewną osobą, nie pamiętam już, czy to była dziewczyna czy chłopak, że po prostu gra w Minecraft tylko na creative, bo nie umie craftować. I to jest normalne, bo przecież nie wszyscy od razu umieją craftować. Weźmy sobie to jeszcze.
Ja na początku też przyznam się szczerze, że nie umiem craftować craft. Właśnie, Bandicam przestał mi nagrywać, bo zapomniałem, że nagrywam tylko 10 minut, wskakuj tam, George. A i to jest druga część przycięta tego filmu. Myślę, że nie będzie wam to tak zbytnio przeszkadzać. Dobra, George, wychodź. Otwórzmy sobie tą furtkę. Okej. I tak. Powinieneś mieć jabłka 25 i diamenty 13. Ja mam 10 jabłek i 7 diamentów. Powiem szczerze, że jak to tyle aż gdzieś opuściłem. Nie wiem gdzie, no ale cóż, przeszłam mapkę chyba. Jeśli masz wszystko co na tablicy, to jesteś super. No nie mam, czyli nie jestem super. Koniec mapki, jeśli mapka ci się podobała, daj łapkę lub suba. Aha, i bądźcie, nie bądźcie surowi, bo to mu pierwszy escape. Wykonali Ada. Tutaj macie na miarę tych gości, którzy wykonali tą mapkę. O, może tak. Więc więc to by było na tyle. Myślę, że wam się podobało. Mapka jest świetna, na pewno. Zagrajcie w nią, dajcie odpowiedź na ten filmik swoim filmikiem. Zagrajcie w tą mapkę, jest naprawdę fajne, mi się bardzo podobało. Również tak jak ta pierwsza. I tak, subskrybujcie mój też kanał, oprócz ich kanałów, subskrybujcie mój kanał. Komentujcie ten filmik, polecajcie mnie znajomym i lajkujcie, myślę, że byłoby wszystko. Dobra, więc zwróćcie też uwagę na moje nowe intro. Jeśli wam się podoba, no to napiszcie w komentarzu. Jeśli nie, to wrócimy do starej wersji. Dobra, więc ja się z wami żegnam i pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Do kolejnego odcinka Pawik 998. Cześć.